Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto przed Wami poradnik krótki, jak tworzę moje miniatury. Jak widzicie na YouTube mamy pełno dużych miniatur. Pełno różnych miniatur. Mamy czerwone kółeczka, mamy czerwone strzałeczki. A ja Was nauczę, jak robię miniatury moje. Skąd biorę pomysły, jaki jest mój tok myślenia i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie na mój kanał. Wszystkie miniatury, które są na filmach, są zrobione przeze mnie. Ja mam pomysł, bo robię aktualnie miniaturę do piątego odcinka Minecraft Dungeons i w tym odcinku znajdujemy duszę, tu w ogóle sobie zamknę, bo to jest niepotrzebne, oglądałem sobie wcześniej, no cóż. W piątego odcinka Minecraft Dungeons i tam mam duszę, jak widzicie. Duszę mogę w tym momencie zbierać, to akurat nie widać, ale tu na przykład mam, widzicie, nóż, gdzie mogę zbierać duszę. Ja chcę znaleźć taką smugę światła, bo chcę, żeby była moja postać, chcę ją wyciąć, dać na środek i żeby z tyłu dusze wylatywały i to czerwone na postaci też zamienić na jasne niebieskie. Mi się wydaje, że to wyjdzie fajnie, bo nie mogę sobie tylko z gry wyciągnąć i potrzebuję taką po prostu smugę, która prosto idzie. A niestety aktualnie nie mogę tego nigdzie znaleźć. O, przepraszam, czy tutaj będzie, czy to jest, no niestety są takie kreski, no niestety to są rzeczy płatne, chociaż to jest royalty free vectors. Zobaczmy, może tutaj wejdziemy. Okej, okay. jak znajdę coś, co będzie mi pasowało, to oczywiście zostawię linka w opisie, żebyście nie musieli szukać tak samo jak ja szukam. Czasami naprawdę potrafię szukać strasznie długo. Więc to akurat jest płatne, że chwilą było royalty free. Bez sensu. No nic, ja poszukam i za chwilę do Was wrócę i mam nadzieję, że znajdę coś, co będzie mi pasować. Proszę bardzo, chyba znalazłem coś, co będzie dla mnie ok, także zapiszemy sobie to teraz. I teraz wyjdziemy sobie z powrotem do Photoshopa, moi drodzy, i już sobie tutaj to wrzucę z moich miniatur tutaj. Lens Fest, proszę bardzo, to. To mi się naprawdę bardzo przyda. W końcu znalazłem coś, co jest dla mnie ok. Oczywiście link do tego obrazka macie w opisie. Zatem, moi drodzy, jak zrobić to? Bo oczywiście nie możemy tego wyciąć, wiecie, w ten sposób, cyk, bum, gotowe. No, jeszcze muszę to zrobić na rasteryzować warstwę i dopiero mogę to usunąć. To wygląda, jak widzicie, paskudnie i to nie może tak być. Patrzcie, jakie to są piksele. Tak nie może być. Ja Was nauczę, jak zrobić tak, żeby było dobrze. Ok, pierwsze co, dobrze, nie są zaznaczone warstwy, zaznaczam warstwę. Ok, super, świetnie. Do widzenia. Pierwsze co, odblokujcie sobie warstwę, jest to bardzo ważne, żebyście mogli cokolwiek na tej warstwie robić. Powielcie sobie ją, proszę bardzo, i mamy teraz kopię tej warstwy. Tą pierwszą warstwą nie zajmujemy się, ponieważ ja pracuję w Photoshopie destruktywnie. Co to znaczy, że jeżeli zrobię jakikolwiek błąd, jakąkolwiek gafę czy cokolwiek, to ja tego nie za bardzo mogę naprawić. To jest mój styl pracy, nie robię nic profesjonalnie, nie robię nic na maskach czy na czymkolwiek tego typu. Więc nie muszę się o to martwić, krótko mówiąc. Ok. Mamy tą warstwę i musimy teraz naszą tutaj postać wyciąć z tego obrazka. Oczywiście, od razu mówię, sposobów na to jest masa, ale moim sposobem jest po prostu lasso wielokątne i zaznaczanie po kolei dookoła. Szczególnie lasso wielokątne tutaj jest bardzo fajne, ponieważ jest to postać, wiecie, Minecraftowa, to jest kwadrat, więc lasso wielokątne, kąty, kwadraty, kąty, To się łączy ze sobą po prostu, ok? Tu był inny obrazek, to moglibyśmy to zaznaczyć, wiecie, w ten sposób, na przykład, o, gdzieś tutaj, cyk, cyk, w ten sposób. I byśmy mieli wszystko zaznaczone sobie, tylko musielibyśmy potem się bawić w usuwanie. Chociaż nie wiem, czy to nie podziała przypadkiem teraz. No nie, widzicie, tutaj trzeba się czasami bawić, czasami ten Photoshop zaznacza nam rzeczy, które byśmy nie chcieli, jak widzicie. O, w ten sposób. Nie chcę się z tym bawić, co prawie nam się udało. Ale my będziemy dokładnie w tym, co robimy i zaczniemy sobie w ten sposób zaznaczać, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Zaznaczymy sobie wszystko. Bądźcie oczywiście, wiecie, jak najdokładniejsi w tym, co robicie. Tak, widzicie, ja teraz zaznaczam tutaj sobie w ten sposób, żebym po prostu miał to jak najlepiej zaznaczone, jak najlepiej po prostu mogę, jak najbliżej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ok, tu sobie zaznaczę w ten sposób. Tu widzicie, mamy spodnie, czyli tu muszą być te spodnie w ten sposób. Ale nie zaznaczę sobie w ten sposób, tylko zaznaczę sobie tutaj i tutaj. To będzie ok, no nie wiem.
Zaznaczyłbym tak, ale nie wiem, czy to będzie ok. Dobra, zaznaczymy sobie tak, niech będzie. Ja czasami mówię rzeczy, jak szczególnie robię Photoshopy, czasami mówię rzeczy, a potem robię coś innego totalnie, więc to jak zrobicie, to jak wasz obrazek będzie wyglądał, zależy tylko i wyłącznie od was. Ja lubię to, jak widzicie, lasem wielokątnym. Wy możecie to zrobić piórem, możecie to zrobić czymkolwiek. Ja na przykład piórem nigdy nie robiłem, więc piórem nie umiem, a powinienem, bo piórem się powinno robić. I widzicie, w tym miejscu jest ciężko w ogóle ogarnąć co i jak, ale zakładam, że nie wiem, gdzieś tutaj, tu i tu jakoś tak zaznaczę i będzie ok? Możliwe? O i zaznaczymy sobie tutaj i w ten sposób. I mamy naszego kwadraciaka zaznaczonego, jak widzicie. Ojejku, jejku, cyk, pięknie. No, kwadraciak wygląda tak. Jest przepiękny, ale teraz, żeby go wyciąć tak dosłownie z obrazka, klikamy Ctrl-C, Ctrl-V, boom. I mamy go wyciętego, jak widzicie. I specjalnie zaznaczyłem go w ten sposób, żeby nie miał tego glow dookoła, który jest tutaj, widzicie, to jest taki czerwony glow. Ja tego na szczęście nie mam i tego nie chciałem i bardzo mnie cieszę, że tego nie mam. Ok, teraz możemy tą warstwę zamalować sobie na czarno, czyli bierzemy tutaj ten przyrząd, pędzel. Wybieramy sobie oczywiście tutaj kolor czarny, tu możemy wybrać sobie twardość i rozmiar, jeżeli nie możecie, to sobie oczywiście zwolnijcie wideo. I ojejku, co to jest w ogóle za pędzel, jest to sobie pędzel, wybierzcie doby. Przepraszam, tutaj sobie zmniejszyłem kiedyś krycie, tak właśnie, krycie. I proszę bardzo, mamy to zamalowane, to możemy sobie usunąć i mamy tą warstwę, tego nie musimy w sumie nawet powielać, bo to jest po prostu czarne tło, no jak możemy czarne tło zepsuć. Ok, powielimy sobie oczywiście tą warstwę, żebyśmy jej nie zepsuli. I dobra, i to możemy sobie pojawić w tym momencie i jak widzicie, ta warstwa jest na naszym obrazku, musimy ją dać na dół. Więc bierzemy tą tutaj warstwę, przeciągamy w dół i proszę bardzo. Tą warstwę widzicie ukryłem, bo nie potrzebuję jej, możecie warstwy ukrywać w produkcie finałowym, tak będą dalej ukryte, więc jest wszystko ok. No dobra, tą sobie troszkę powiększymy, troszkę zmniejszymy Actually, ja potrzebuję jeszcze na chwilkę obrazka tego, który mieliśmy przed chwilą. Cyk, proszę bardzo, tego obrazka potrzebujemy jeszcze na chwilę, ponieważ potrzebuję jedną małą rzecz z tego obrazka. To sobie na chwilę znikniemy. To potrzebuję, to. To jest ikonka duszy, której ja nie mogłem na internecie nigdzie znaleźć. Przysięgam, że nie mogłem. Było to mega ciężkie dla mnie, dlatego ja sobie ją pozwolę właśnie w ten sposób tutaj zaznaczyć. Tak właśnie. I poproszę tylko to. Dziękuję. Tyle mi jest do szczęścia potrzebne, tylko proszę to trochę to większe. Trochę większe to. Ok, no jakość tego jest, jak widzicie, paskudna, no ale czy ja mogę to ściąć w ten sposób, te rogi po prostu? Czy ja mogę takie coś zrobić? Oczywiście moje miniatury, robienie moich miniatur to jest... Boże, zaznaczę to odwrotnie. Zaznaczenie odwrotne, ok. To jest oczywiście try and error, krótko mówiąc. To są moje miniatury. Czy mogę to teraz na przykład rozmyć? O, proszę bardzo, rozmycie pięknie działa. Dobra, i mamy to, co chciałem, czyli duszyczkę. Super. I teraz potrzebujemy to do tego i będziemy potrzebować to zrobić w ten sposób dokładnie. Tak mi się to podoba, tak ja to widzę. Tak ja to widzę i oczywiście nasza postać na środku. Powiększymy sobie ją od razu, żeby był na cały ekran. O, dobra. A dobra, zanim to, oczywiście chcę mu nadać kolorków moich ukochanych. Ok, zaznaczmy to wszystko. Mogę zaznaczyć podobne. Pięknie. Podobne bardzo często działa, jeżeli zaznaczymy faktycznie jeden kolor. To jest mega fajne. I proszę bardzo, wszystko zaznaczyliśmy tak, jak chcieliśmy. Tak, wszystko, nie. Tutaj proszę mnie to usunąć w momencie. Cyk. O, dobra. Teraz powinno być, no, prawie wszystko ok. Sprawdźmy jeszcze dokładnie, czy wszystko jest w porządku. Tak. I teraz mamy to oczywiście to, co się świeci zaznaczone. Jeszcze nie dokładnie. Nie, tak, wszystko dokładnie jest zaznaczone. Ok, teraz to kopiujemy i mamy tylko to, jak widzicie. To jest nasz pożądany efekt. Ok. Ok, are you paying attention? Chociaż tutaj mamy ten czerwony glow dookoła jeszcze, to może nam się nie udać, a mamy tą warstwę na tej. Więc jeżeli damy temu glow, to może to czerwone się trochę zniweluje. No cóż, zobaczmy.
Dajmy to może niebieskie, damy radę w ten sposób? Nie, okej. Okay. A jeżeli dam blask zewnętrzny niebieski. Niebieski blask zewnętrzny. Duży rozmiar. Jest. To bardzo blisko, jest bardzo blisko pożądany efekt nasz. Tak, to jest to, co ja chciałem uzyskać. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. A co jeżeli ja to zaznaczę? O, proszę bardzo, zaznaczę to w ten sposób. To trochę się czasami przetwarza, jak widzicie. O, pomaluję to na niebiesko z bardzo małym kryciem. Nie wiem, krycie damy takie. Pomalujemy to. No, okej, beznadziejnie to wygląda. A z kryciem 100% wygląda tak, więc darujemy sobie takie sztuczki. No dobrze, panie i panowie, mamy naszą postać. Duszyczki mamy też prawie zrobione. Powielimy sobie tą warstwę. W sumie, gdzie jest ta duszyczka? Ok, czyli co i to mogę powielić? Mogę powielić na raz? Nie robiłem czegoś takiego wcześniej. Tak, mogę na raz dwie powielić, ale fajnie. Super, i teraz mogę dać to samo z tej strony. Bardzo miło. Ok, ta miniatura nie wygląda najlepiej, ale coś może do niej dodamy jeszcze, co da temu wszystkiemu jakiś większy sens. Ogólnie chciałbym to mieć bardziej w takim kolorze. Minecraft, Dungeons, Creepy. Nie, Creepy Woods mi wyjdzie, nie chcę Creepy Woods. Chcę jakiś taki... Nie, to wiem, że to jest creepy, ale bez przesady. Chciałem bardzo znaleźć tło jakieś z Minecraft Dungeons. Tak bardzo, bardzo są... Jest dużo ciemnych backgroundów, które mógłbym sobie wybrać. Ale wybiorę ten. Bo ten może wydawać się naprawdę fajny i ciekawy. Ja bym to dać w ten sposób i dać to na dół. Pod wszystko. I teraz zapytacie się pewnie, jak to czarne usunąć z tych badziew, z tych smug. Dajemy ekran. I gotowe. Tyle roboty. Ok, czy to jest to samo? Tak. I dajemy tutaj oczywiście ekran po raz kolejny. Boom. Gotowe. Super. Możemy to jeszcze lekko rozmyć. Próbuję robić gaussowskie rozmycie. Próbuję to robić jakoś creepy. Nie wiem, czy mi wychodzi. Chyba nie. Przynajmniej nie sądzę, że mi wychodziło. Okej, okay, jeszcze bym jakieś może duszę dodał. Powiel warstwę. I damy to sobie na drugą stronę. Photoshop, jak widzicie, pokazuje nam bardzo fajnie, jaka jest odległość między różnymi obrazkami, co jest mega przydatne. No i moim zdaniem to by była spoko miniatura. Nie jest to jakoś niesamowita miniatura. W mojej głowie to wyglądało lepiej, zaufajcie mi. W mojej głowie to wyglądało wszystko lepiej. No ale niestety, a może niestety, wyszło tak jak wyszło, jak widzicie. Naprawdę miałem większe oczekiwania, jeśli chodzi o tę miniaturę. No ale macie taki ogólny zarys tego, jak ja miniatury robię. Przykład miniatury mogę wam jeszcze innej pokazać. Tutaj macie przykład miniatury, który robiłem ostatnio. Jest to miniatura z 10 ostatniego odcinka Zajmiona Trójki. I jak widzicie, wyszła mi ona znacznie lepiej. Mój zarys w głowie, który miałem, wyszedł mi znacznie lepiej. Dałem blask zewnętrzny na Fluxa tutaj. Raymana w ogóle wyciąłem totalnie. Rayman jest swoją własną, osobną warstwą, jak widzicie. Tutaj jest trochę to wszystko pocięte pod tym, jak widzicie. Tutaj jest to osobno odcięte w tyle 10. Jak widzicie, mam to tak zrobione, mam tyle warstw różnych. No, to w porównaniu z tym, to nie wygląda zbyt ciekawie, ale możemy jeszcze do tego coś dodać. Możemy dodać lens flare, a mianowicie ten lens flare. I nie wiem, jak to wyjdzie, nie wiem, jak to będzie wyglądać, zaraz się przekonamy o tym. No, wygląda całkiem fajnie. Jeżeli tam to na samą górę, jak to będzie wyglądać, pod tym hipkiem bym to chciał. O, i to wygląda w ten sposób, zobaczcie. Jakbyśmy dali, na przykład powielilibyśmy sobie tą warstwę jeszcze. O, i obrócilibyśmy to w poziomie, jakby to wyszło. No i to już wygląda fajniej. I to jest miniatura, którą zobaczycie na filmie. Także jeżeli byście chcieli poradnik, jak tłumaczę w Photoshopie co i jak robić, jeżeli wam się takie coś spodobało,
Mówię, nie jest to miniatura, którą zobaczycie u topowych youtuberów. Nie jest to miniatura typu... i inne rzeczy. Jest to miniatura prosta do odcinka. Odcinek będzie, że zbieramy duszę, czy jesteśmy... władamy duszami, władamy duszami będzie dobre, bo na tym wygląda, jakbyśmy lewitowali wśród tych dusz. Więc to może być całkiem fajny tytuł na odcinek i będzie tytuł współgra z miniaturą. To głębsze myślenie. Okej, okay, także cóż, jeżeli wam się podobało, dajcie mi znać, czy takie coś zrobić więcej, czy chcecie więcej. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć i pa pa.